Co to? Świątynia ptacha zrobiona. Henheriet, du het Yahoo? What does this boatman want? Nie mogę. Medjay, come and sit with me. Muszę usiąść. Would you accept me as a traveling companion? I will take a new title. How about Tutmose the Fearsome? I travel alone. Of course. Have you heard about the palace? Crocodiles swarm its halls. Terrible. So many deaths. I am hired to slaughter the beasts, but someone is pouring blood into the water to frenzy them. And you want my help? Yes, yes. You will shrug off a crocodile's jaws as most men would a gnat's. Kill crocodiles near the palace, and I will award you half my fee. What do you say, Magi? I am good at killing crocodiles. I knew I could count on you. Medjay the mighty, Medjay the majestic, Medjay the... never mind. There is a hidden cave near the city's northern limit. Meet me there tonight. Word. Cave rhymes with brave. Miss that one! No, jeżeli będę mógł sobie wziąć wszystkie skóry, to chętnie, no bo jednak gdzieś tam na pewno kiedyś się przydadzą. Seen the queen before? No. Isn't she beautiful? Not as beautiful as I expected from the. Właśnie miałem to powiedzieć, ale tak nie chcę, żeby komuś się wymsknął może jakiś spoiler czy coś, także postaram się nie spoilować, ale muszę od razu powiedzieć, że na tą chwilę coś mi nie gra w Kleopatrze. Neck. The crocodile god himself would cause less chaos. They are far more aggressive than usual. Nie podoba mi się Kleopatra coś. Mogę się mylić oczywiście. Ale niezbyt.
Tu są chyba skóry, to wezmę. No to ptaki. Dead crocodiles should be high enough to please Tutmose. Pile. Crocodile. Ah. Oh no, he's rubbing off on me. Hemset, her au yes. No i bajek, trzeba przyznać, że taki właśnie się wydaje treściwy bardziej. Bohater. W sensie taki normalny, jak jakiś człowiek, a nie jak jakiś parodia czy coś. No tam na przykład właśnie mówimy o Syndicate, dlatego że to było poprzednio, tak? No w Syndicate było to, były te brat i siostra, bliźniaki. Mieli tam niby jakieś swoje charakterki, spoko, ale to też nie było, jakby nie dali rady na pewno twórcy ich tak zarysować dokładnie, bo nie mieliby na to czasu, jakby, no nie wiem, musiałby być za dużo gadania widocznie, ale można było rozróżnić oczywiście charaktery bez problemu, nie mówię, że to zrobili chujowo, ale bajek się wydaje taki jakimś gościem po prostu, nie? A tamci byli trochę tacy... Żeby byli, no. Ten ma być trochę taki, tamta będzie trochę inna, no i se są. Mają jakąś historię, pewnie wiadomo. A no bajek jest ewidentnie jakimś gościem, nie? Bardzo dużo można o nim będzie powiedzieć na pewno. The palace grounds are choked with Sobek's dead. Did you see? In the pool, human body parts. Co mi nie pasuje w Kleopatrze? Oh, what horror! But why? Oh, who knows why evildoers do evil? I came just in time to see two people loading bodies onto boats and riding away. I will put a stop to this mischief. Of course you will. And as your loyal companion, I will point you toward the mischief makers. One went toward the palace, and the other was headed for the mummification temple. Here is half my pay, as promised. I will meet you back at my boat. Przestępcy jeszcze. One day I met an all-powerful magi who kept the crocodiles away. Znaczy ja tam wiem, kim jest Kleopatra i może nie znam jej historii dokładnie i może tutaj ją przedstawiają wedle tego, co jest zapisane gdzieś. Ale... ona jest dla mnie zbyt właśnie taka zwyczajna. Na razie, przecież to dopiero początek też, nie? Chyba, jeszcze ją zobaczymy. No ale po tym, co ją dwa razy widziałem, tak? Raz na imprezie i potem gdzieś tam podczas rozmowy, podczas planowania tych zabójstw tych i potem jeszcze raz tutaj, tak? W Memphis. Jak na razie nie ma tej, w niej tej siły, której bym oczekiwał. Ale może też dlatego, że żarcik na dzień dobry, że ona prześpi się z każdym tutaj, jeżeli tylko ten się da zabić jutro, to jest tak kurwa marny, chujowy żart, że po prostu jak jakaś typiara z podbloku, więc no, no dziwne. Trochę. One of the scum responsible for the crocodile attacks. Bo króla by w ogóle najprawdopodobniej tak nie pozwoliła do siebie mówić nawet, nie? Nawet nie pozwoliłaby myśleć w ten sposób o sobie, nie?
Tak uważam. No, nie, może nie każda oczywiście, ale taka, która ma taką siłę faktycznie, bo ona faktycznie ma... Miała, znaczy się, oczywiście duże wpływy, no nie? No i co, ono pewnie dała dupy, nie? No nie wiem. No nie wiem. Wolałbym wierzyć, że nie. Że to nie przez to, nie? To było takie słabe wejście, bym powiedział, tak może. No ale zobaczymy później. A to, że tam była ważną postacią i tak dalej, no to ja wiem. Jeden. Z czego trzeba dobić? To kontrakt, który podpisali Chuyu oraz Jennifer, znani jako bliźniacy. Na jego mocy bliźniacy mają szerzyć śmierć i zniszczenie w okolicach pałacu Priesa. Mają wolną rękę w doborze metody, nie będą nigdy nikomu o nich wspominać. Płatność 57 tysięcy drach srebrze zostanie uiszczona przez jaszczura. Połowa z góry. Od razu wiadomo kto. Winny. Czy rozumiem, że ona mogła być wyluzowaną też kobietą dla swoich znajomych i tam mogła sobie żartować i tak dalej i być spoko, ale... Ona jest prawie tu jak Bogiem, prawie, nie? Prawie jak Bóg. Out of the way! She is dumping body parts into the river to attract the crocodiles. Poślę mu strzałę sprawiedliwości. Czy to ona jest? Jej. Wróć. Dobra. No i jak, żeby inaczej? Children will be more peaceful now. No i dobra. Kolejne zadanko. No może najpierw sklep? Nie wiem czy trzeba, ale coś tam znalazłem. Ale to jest właśnie też tak jak, to jest tak właśnie jak się kurde, no, pokazuje jakieś postacie historyczne, nie? Też było mówione, że dla niektórych Leonardo da Vinci został źle przedstawiony w Asasynach, bo też powinien być jakiś mistrz, no nie? I tak dalej, ale, a na przykład mi się podobało jak się został przedstawiony Leonardo da Vinci jako taki trochę szurnięty facet, który po prostu dużo rozkminia różnych dziwnych rzeczy, dlatego jest wynalazcą. No nie, ale zarazem inteligentny i utalentowany, no wiadomo, nie? Ale ciężko, żeby cały czas chodził i kurde był mistrzem we wszystkim, co robi, nie? Skoro musi wymyślać jakieś bzdury, żeby w ogóle to się udało. A ktoś inny powie, że nie, że ma być mistrz i chuj. No i tak nie pogodzisz ludzi, nie? Musisz, po prostu masz swoje wyobrażenie, no i ciężko się przekonać, nie ma o co na pewno się kłócić, to na pewno, nie? Henry, looking for something in particular? To jest to włócznia, co ją dostałem, nie używam. Przeklęta jakaś. Alright.
A też na przykład ktoś to mógł uznać za taki żarcik, nie? Jak został pokazany ten, jak został pokazany ten, to tylko żart, że spokojnie, nie? Nie musisz tego brać do siebie, nie? Że nikt nie chciał skalać twojego wyobrażenia o jakimś tam postaci historycznej. Po prostu tak sobie, o. Farewell, Ben. Farewell. A na przykład a propos jeszcze tej Kleopatry, no to ja ostatnio mówiłem, że mi się bardzo podobała w Asterixie, nie? Ale to dlatego, że ona tam po prostu była piękną królową i tyle, nie? Ale nie chodzi o to, że ja tak sobie wyobrażałem zawsze, no nie? Tylko, że na przykład w jej wypadku to by wystarczyło, bo ona była piękna, wystarczyłoby, że ona jest piękna, nie? I już będzie dla wielu ludzi, bo jeszcze jest królową. I nawet ona nie musi nic mówić, no nie? Żeby jakoś ludzi sobie owiązać wokół palca. Wystarczy, że sobie popatrzą. Na przykład, nie? A tutaj było tak inaczej właśnie, nie? Tak marnie, rzekłbym nawet wręcz. Nie trafiło to we mnie pozytywnie. No i później to taka zwykła jakaś klientka, nie? W sumie. No i tylko trochę było, że kazała tam ugotować żywcem te dwie kobiety. No dobra, czyli co? No rozumiem, że się jej bali, okej. No właśnie, no na przykład, tak jak mówisz. No mi się podobało, jak Leonardo da Vinci został przedstawiony. Ale to jest taka właśnie też kwestia, że, to nie, że każdy ma swoje, jakby wiesz, zdanie i nie ma co się tam za bardzo wczuwać po prostu. Tobie się spodoba, mi się nie spodoba, no i takie rzeczy, nie? Największą misję to mają twórcy, to na pewno. Witam, Peter. Why do you weep? Your curse is lifted. You have lost a child, so you should understand that a mother's fear never ends. Nor does a father's rage. Fear and rage are fair replies to life's fragility. Please, leave me to my tears. Neb, if you will follow me, we must give her privacy. Is there anything I can do to ease her? She has found a ritual protection in an ancient scroll. Only a few ingredients remain to be... I'll find them. Nie wiem jakie, ale znajdę. Wait, Neb. An impatient soul is a troubled one. My lady needs parts from fresh-killed sacred birds. And would you kindly bring a fertility talisman in blue faience? There is a shop south of the temple basin where such items may be found. I will meet you on the road to the pyramids afterwards. May you prosper. Przedmiot magiczny. Bo jak się okazuje, w Memphis już jest. Już przewożą więcej mi tych materiałów, więc będzie lepiej. Jak porobimy zadania. Później sobie zdobyć i polepszać. I will get the ritual item fast and then hunt down the birds. Henheriet, look at Yahoo. An abandoned tomb.
The maidservant said there was a shop here. Strange place for a shop. Really? A Magi? How surprising. Seeking Czekaj, bo tu runes, pogubiłaś. Statuettes of uncommon value? Czekaj, bo pogubiłaś tu rzeczy. I have not seen your kind in some time, Magi. We are a rare breed. As a merchant who set up shop in a tomb. My customers appreciate privacy. They do not seem to appreciate variety. My customers know I can provide what they seek. I hope you can do the same for me. May I have a look around? But of course. I'll leave you to browse. Excuse me, but I have some business to attend to. I'll be back soon. And in the second chamber lie the worldly goods of Horapollo and Shesh. To protect them and provide them sustenance. The message is incomplete. I wonder what the rest of it says. To trzeba pewnie zdjąć. Nie? Myślałem, że jak zdejmę, to będę mógł przeczytać. Nothing of value in this room. Why would the merchant sell such cheap goods here? She is hiding something. Gdzieś tu będzie chyba takie przejście tajne. An inventory. The talisman in blue faience is listed here. I should keep looking around. The merchant did not want me to see this part of the shop. These goods must be stolen. A fertility talisman. Tamhotep will be pleased. Kurde, nie miałem piór czapli czasem. Long enough, Magi. You're scaring our customers. I'll kill you for that. Greatest of masters of craftsmen, forgive me. I was sure it was he who had brought down the curse upon Memphis. Many thought the same. It is no mark against you. By chance, I spoke to a priest of Anubis at the temple one. May the greatest of masters of craftsmen forgive me. I was sure it was he who had brought down the curse upon Memphis. To dopiero gada. Many thought the same. It is no mark against you. By chance, I spoke to a priest of Anubis at the temple one day when I went to give worship. He whispered darkly into my ear about Pasheremta, hinted at abomination of the rites and other terrible things. The temple must be as thick with plots and jealousies as the court. Dobra, flamingi będą gdzieś nad rzeką, czaple zresztą też. Tu najprawdopodobniej bardziej. Gdzieś. Nedjer! Ja, Nedjer. Ready.
Heresy is a shit. Shedit? Irie, hem anju. Szukaj mi czap. Co to jest? Lewa. Hanechu. Hey, don't test my patience, idiot. Rie, game on you. Where Pesu F? Nie wiem, na co za ptak. Co to za ptak? Słabo. Dawaj, Senu, no. Ani Flamingo, ani Chapla. O Flamingi wiem, jak wyglądają. Kurde. Chapla chyba ma taką duży dziób taki, nie? Kurde, źle trafiłem akurat. Myślałem, że oba przy wodzie raczej. Co to jest? Buciany? Tu jest jeden Flaming, jeden, jedyny. Ten różowy. Gdzieś lecę za nim. Może mają gdzieś siedzibę. Tak czy siak, no mogę przyjść tu. To będzie jakaś szansa. Penachte! No pewnie się, że to Flaming.
Dopóki nie są pod ochroną, no to... Dopóki nie są zagrożone, nie? No rozumiem, że można się przesadzić, że na przykład są jakieś zagrożone gatunki i lepiej nie zabijać, no bo chujowo jak wyginą w sumie, no niech sobie będą, co? Chociażby dlatego, że no niech sobie będą. Już pomijając fakt, że się przydają w naturze, nie? Inne gatunki zwierząt niż ludzie. Ale jak nie jest ten zagrożony? Kurwa, teraz będę jeszcze na latającego flamingo polował. Wiedźmin tu by rozkminił przynęte na flamingi. Zaraz podłożyłby. Pójdę wzdłuż rzeki, one często w wodzie siedzą, nie? Gorzej z tymi czaplami, tych to w ogóle nie widać. Przecież tu leżą, ale to nie są dednięte, leżą. O, jest flaming, ale to jest ten, co ja go zastrzeliłem, nawet strzałem ma. Upłynął z prądem. Leżą takie ptaki, ale pozabijane przez krokodyle. Ale i to są chyba te same, które ja wcześniej. No, czapla ma taki duży dziób, nie? Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.